Ale z rozdziału 7, to jest 4. Wiedza o absolucie. Można poznać książki. Everybody has a Gita? Czy wszyscy mają Gita? Next four. Mir aponalo vayur. Mir aponalo vayur. Mir aponalo vayur. Mir aponalo vayur. Amano buya eva cha. Amano buya eva cha. Amano buya eva cha. Amano buya eva cha. Amkara iti ame. Amkara iti ame. Amkara iti ame. Amkara iti ame. Earth, water, fire, air, ether, mind, intelligence, and false ego. Altogether, these eight constitute my separated material energies. Tłumaczenie i znaczenie jego boskiej miłości na co Bhakti Vedanta Swami Gosha Prabhupada. Ziemia, woda, ogień, powietrze, przestrzeń, umysł, inteligencja i fałszywe ego. Wszystkie w liczbie 8 są moimi oddzielonymi energiami materialnymi. Report. The science of God analyzes the constitutional position of God and His diverse energies. Znaczenie. Nauka o Bogu analizuje konstytucjonalną pozycję Boga i jego różnych energii. So this is a real theology. Więc to jest prawdziwa teologia. We're learning the science of God. Uczymy się nauki o Bogu. So here it's clearly said that the material energy is separated energy and it's also inferior energy to the Lord. Tutaj jest jasno powiedziane, że materialna energia jest energią Pana, jest oddzielna od Niego, jest niższą energią. So this verse defeats the voidists or the impersonalists, monists, who think that
everything is one. Ten werset pokonuje koncepcję impersonalistów, wojdystów czy buddystów, którzy myślą, że wszystko jest jednym. These are diverse energies of the one person. To są różne energie jednej osoby. It's like fire is one, but it has two energies. Tak jak ogień jest jeden, ale ma dwie energie. It has light and heat. Ma światło i ciepło. They're different than fire, and at the same time they're one with fire. Są różne od ognia, ale jednocześnie są od niego nieróżne. Similarly, this material energy is different than Krishna, is separated, but it's also one because he's the source. I podobnie ta materialna energia jest oddzielna od Krishna, jest od niego różna, ale jednocześnie jest nieróżna, bo jest, on jest jej źródłem. But this simple point the Mayavadis can't understand. A tej prostej rzeczy Mayavadi nie są w stanie zrozumieć. Therefore, it's actually an insulting philosophy, insulting God. I dlatego ta filozofia tak naprawdę obraża Boga. That we have different energies as human beings. We have some strength, some we can take the initiative, we have some beauty and knowledge, but God has no qualities. Że my, jako ludzkie istoty, mamy różne energie, możemy podejmować inicjatywę, mamy inteligencję, mamy jakąś piękną siłę, ale że Bóg niby miałby tego w ogóle nie mieć. So we're saying that the creation is more than the created. W ten sposób twierdzimy, że stworzenie jest lepsze od Stwórcy. But this is foolish. Ale to jest głupie. The Mayavadis have to concede that there's more than one energy because they say that actually we're all one, but now we appear to be separate. Mayavadi muszą pojmować to, że są różne energie, bo chociaż mówią, że wszyscy jesteśmy jednym, to teraz jesteśmy rozdzieleni. Because they can't deny the fact that there is variety of energy here in the material world. Nie są w stanie zaprzeczyć temu faktowi, że tutaj w materialnym świecie jest różnorodność energii. So what caused the one to become many? Więc cóż spowodowało to, że ten jeden stał się wieloma? That means there has to be more than one. To znaczy, że musi istnieć nie tylko jeden. There's the one and something caused it to become many. Ta jedność i coś, co spowodowało, że stała się wielością. So their philosophy is easy to defeat, but they're stubbornly attached to this impersonal conception. Tę filozofię jest łatwo pokonać, jednakże te osoby są uparcie przywiązane do tych koncepcji. Because they don't like to think that there's some authority that they're accountable to. Bo nie chcą myśleć nawet o tym, że istnieje jakiś autorytet, wobec którego będą odpowiedzialni. They rather think that everything is one and there's no God in control. Raczej wolą myśleć, że wszystko jest jednym i że tak naprawdę Bóg tego nie kontroluje. And they can do all nonsense without feeling guilty. Wtedy mogą robić wszelkie nonsense i wcale nie czuć się winni. But real theology explains. Ale prawdziwa teologia to objaśnia. The position of God and his diverse energies. Pozycję Boga i jego różnych energii. Material nature is called prakriti, or the energy of the Lord in his different purusha incarnations, as described in the Sarvatra Tantra. Natura materialna jest nazywana prakriti, albo energią Pana w jego różnych inkarnacjach purusha. Jak opisuje to Sattvata Tantra? I think I'll just do the translation. For material creation, Lord Krishna's plenary expansions assumes three Vishnus. The first one, Mahavishnu, creates the total material energy known as Mahatattva. The second, Varadakshaya Vishnu, enters into all the universes to create diversity in each of them. And the third, Shiradakshaya Vishnu, is diffused as the all-pervading super soul in all the universes and is known as Paramatma. Dla materialnego tworzenia, kompletna emanacja Pana Krishna przyjmuje trzy formy Vishnu. Pierwszy, Mahavishnu, tworzy całą energię materialną znaną jako Mahatattva. Drugi, Garbhodakashaya Vishnu, wchodzi we wszystkie wszechświaty, aby stworzyć w każdym z nich różnorodność form. I trzeci, Kshudakashaya Vishnu, jest rozprzestrzeniony we wszystkich wszechświatach jako wszechprzenikająca dusza najwyższa i znany jest jako Paramatma, który jest obecny nawet wewnątrz każdego atomu. This Paramatma is present even within the atom. Nawet w każdym atomie. Anyone who knows these three Vishnus can be liberated from material entanglement. Ktokolwiek zna te trzy postacie Vishnu, może uwolnić się z materialnej niewoli. This material world is a temporary manifestation of one of the energies of the Lord. Ten materialny świat jest tymczasowym przejawieniem jednej z energii Pana. All of the activities of the material world are directed by these three Vishnu expansions of Lord Krishna.
Wszystkie zdarzenia mające w tym materialnym świecie kierowane są przez tych trzech Wisznu, emanacje Pana Kryszna. These purushas are called incarnations. Generally, one who does not know the science of God or Krishna assumes that these material world is for the enjoyment of the living entities, and that the living entities are the purushas, the causes, controllers, and enjoyers of the material energy. Purusha te nazywane są inkarnacjami. Kto nie zna nauki o Bogu, o Krysznie, ten na ogół uważa, iż materialny świat istnieje dla przyjemności żywych istot i że to one są przyczynami, kontrolerami i panami energii materialnej, czyli purushami, korzystającymi z przyjemności z nią związanych. But how can the living entities be the causes of material nature? Jak żywe istoty mogą być przyczynami energii materialnej? Material nature is so powerful that every living entity is controlled by her. Energia materialna jest tak potężna, że żywe istoty są przez nią kontrolowane. Under material energy under her dictates, we have to become all diseased and die. Na jej dyktando musimy stawać się starzy, chorować, umierać. Oh, nobody can surpass these laws of material nature. Nikt nie jest w stanie przezwyciężyć tych praw materialnej natury. Sometimes Prabhupada said, my magic is, I'm giving a formula that one can conquer old age, disease and death. Czasami Śla Prabhupada mówił, że moja magia polega na tym, że daje wam zasady, dzięki którym możecie pokonać narodziny i śmierć. This is a real magic. To jest prawdziwa magia. That we can become eligible to enter into the spiritual world. We have eternal life, full of knowledge and bliss. Że możemy stać się kwalifikowani do wejścia do duchowego świata, gdzie będziemy mieli wieczne życie, pełne wiedzy i pełne szczęścia. According to Bhagavad Gita, this atheistic conclusion is false. In the verse under discussion, it is stated that Krishna is the original cause of material manifestation. Jednak, według Bhagavad Gita, ta ateistyczna konkluzja jest całkowicie fałszywa. W omawianym wersecie jest powiedziane, że pierwotną przyczyną materialnego stworzenia jest Krishna. Srila Bhagavatam also confirms this. The ingredients of the material manifestations are separated energies of the Lord. Even the Brahmajyoti, which is the ultimate goal of the impersonalist, is a spiritual energy manifest in the spiritual sky. Potwierdza to również Srimad Bhagavatam. Składniki tego stworzenia materialnego są oddzielonymi energiami Pana. Nawet Brahmajyoti, który jest ostatecznym celem dla impersonalistów, jest jego energią duchową przejawioną w niebie duchowym. And we read in the 14th chapter, text 27, Brahmano hi pratistham. This Brahman, this impersonal Brahmajyoti, is also resting on Krishna. W rozdziale 14, wersecie 27, możemy przeczytać, jak Krishna mówi Brahmano hi pratistham, że ten Brahman, ta bezosobowa energia, również spoczywa na Krishna. There are no spiritual diversities in the Brahmajyoti as there are in the Vaikuntha lokas, and the impersonalists accept this Brahmajyoti as the ultimate eternal goal. W Brahmajyoti nie istnieje jednak różnorodność duchowa, która ma miejsce na Vaikuntha-lokach i impersonaliści przyjmują to Brahmajyoti za ostateczny, wieczny cel. The Paramatma manifestation is also a temporary, all-pervasive aspect of Shiva Daksha Vishnu. The Paramatma manifestation is not eternal in the spiritual world. Therefore, the factual, absolute truth is the Supreme Personality of Godhead Krishna. He is the complete energetic person, and he possesses different, separated, and internal energies. Przejawienie Paramatmy jest również wszechprzenikającym aspektem Kshirodakasha i Vishnu. Jest to przejawienie tymczasowe. Przejawienie Paramatmy nie istnieje wiecznie w niebie duchowym. Zatem rzeczywistą prawdę absolutną jest Bóg, najwyższa osoba, Krishna. On jest źródłem wszystkich energii, które można podzielić na jego energie wewnętrzne i energie oddzielone od niego. So this is the conclusion of Bhagavad Gita. I to jest konkluzja Bhagavad Gita. But in order to realize this, we have to become Krishna's devotee. Ale żeby sobie to uświadomić, musimy stać się uwielbicielami Krishna. Then he'll be happy to reveal himself to us. Wtedy on będzie szczęśliwy, żeby nam się objawić. And it's done in proportion to our surrender. I będzie to robić odpowiednio do naszego podporządkowania. The more we surrender, the more we can see that Krishna is active in our life. Im bardziej się podporządkujemy, tym bardziej będziemy widzieć, że Krishna jest aktywny w naszym życiu. Until we come to the point where we see that I'm simply Krishna's and he's using me however he likes. Aż dojdziemy do punktu, gdzie będziemy widzieć, że ja jestem po prostu Krishna i on używa mnie jak tego chce. And we see Srila Prabhupada was at that platform. Możemy zobaczyć, że Śla Prabhupada był na tym poziomie. When he came to America, he wrote that wonderful poem, how
he's asking Krishna, I don't know why you sent me to this place. Kiedy możemy zobaczyć napisał ten piękny wiersz, jak przyjechał do Ameryki, że Krishna, nie wiem czemu przyprowadziłeś mnie do tego miejsca, which is so full of passion and ignorance. Które jest tak wypełnione pasją i ignorancją. But you must have some purpose for me. Ale musiałeś mieć w tym jakiś dla mnie cel. But therefore, please, make me your puppet. Dlatego proszę, uczyń mnie swoją marionetką. You are the puppet master, and I'll dance as you like. Ty jesteś panem marionetek, a ja będę tańczył, jak ty tego chcesz. He writes like that. Let me dance, let me dance, let me dance. I tak pisze, spraw, abym tańczył, spraw, abym tańczył. So Srila Prabhupada was simply in Krishna's hand, and because of his surrender, Krishna was able to use him so wonderfully. Więc Srila Prabhupada był po prostu w rękach Krishna. I to dzięki jego podporządkowaniu Krishna mógł używać go jak tego chciał. So that principle is open for everyone, and we agree to allow Krishna to enjoy us and to use us as he likes. Then we can also become pure devotees. I ta zasada jest otwarta dla wszystkich. Jeśli zgodzimy się Krishnie cieszyć się nami, używać nas tak jak tego pragnie, wtedy również będziemy mogli być czystymi wielbicielami. But due to perverted false ego, we take pleasure out of depriving Krishna of using us. Jednakże z powodu wypaczonego fałszywego ego czerpiemy przyjemność z tego, że odmawiamy Krishnie tej możliwości. And defiantly we refuse to surrender. I defiant. Defiant. Defiant means you're not going to tell me. Defiant. Sprzeciwiamy się Krysznie. That's right. A defiant person is always contentious, never cooperates. Osoba, która jest defiant person is one who never cooperates and always disobedient. Osoba nieposłuszna uparcie przeciwstawia się Krishnie. So we take pleasure out of being disobedient. Czerpiemy przyjemność z bycia nieposłusznymi. Because we think that we are independent. Bo myślimy sobie, że jesteśmy niezależni. We don't have to obey anyone. Że nie musimy być mu posłuszni. So then, because of that mentality, we're no longer welcome in the spiritual world. I z powodu tej mentalności nie jesteśmy mile widziani w świecie duchowym. So Krishna makes this whole elaborate arrangement for us to imagine that we're independent and here in the material world. Dlatego Krishna tworzy tak skomplikowaną aranżację, żebyśmy mogli być tutaj w materialnym świecie i wyobrażać sobie, że jesteśmy niezależni. This is Maya. Ale to jest właśnie Maya. How are we independent? Jak my jesteśmy niezależni? What if there's no supply of air? Gdyby zabrakło powietrza? What is our position? Jaka byłaby nasza pozycja? How many seconds? Ile sekund byśmy? We say, no, no, that's just natural. Mówimy, nie, to wszystko jest naturalne. But who's nature? Ale czyja to jest natura? How is the nature working so wonderfully? Jak to jest, że ta natura tak cudownie działa? Oh, just by chance. A, to wszystko tak działa, przypadkiem. There was a big bang. Bo był kiedyś wielki wybuch. It was foolish. They have no clear idea. To jest głupotą. Oni nie mają jasnego pojęcia. Here, clear idea is given. The different Vishnus and so on. Tutaj mamy jasne przedstawienie tego wszystkiego o tych różnych postaciach Vishnu. In the material energy, the principal manifestations are eight, as above mentioned. Of these, the first five manifestations, namely earth, water, fire, air, and sky, are called the five gigantic creations or the gross creations, where within which the five sense objects are concluded. W energii materialnej jest osiem wyżej wymienionych zasadniczych manifestacji. Spośród nich wszystkich pierwsze pięć stworzeń, mianowicie ziemia, woda, ogień, powietrze i przestrzeń, nazwane są stworzeniem gigantycznym albo wulgarnym czy fizycznym. So this is also a very, you can say, accurate and precise description of the material energy. To też jest bardzo precyzyjny opis materialnej energii. The gross material energy and there's also subtle material energy. Jest fizyczna materialna energia i jest też subtelna materialna energia. Mind is also material. Umysł też jest materialny. But we can't see it. Ale nie możemy go widzieć.
But we know everyone has their mind. Ale wiemy, że każdy ma swój umysł. So that subtle body carries the living entity into the next life. I to subtelne ciało przynosi żywą istotę w następne życie. That's why we find sometimes children are born, they know how to already play music very expertly. I dlatego możemy zobaczyć czasami rodzi się jakieś dziecko, które od dziecka umie doskonale grać muzykę. They are the manifestations of physical sound, touch, form, taste, and smell. Material science comprises these 10 items and nothing more. Stworzenie to zawiera 5 przedmiotów zmysłu, które są przejawieniami fizycznego głosu, dotyku, formy, smaku i zapachu. Nauka materialna obejmuje te 10 rzeczy i nic ponadto. But the other three items, namely mind, intelligence, and false ego, are neglected by the materialists. Philosophers who deal with mental activities are also not perfect in knowledge because they do not know the ultimate source, Krishna. Pozostałe trzy rzeczy, mianowicie umysł, inteligencja i fałszywe ego, są lekceważone przez materialistów. Filozofowie, którzy mają do czynienia z ciemnościami umysłu, również nie posiadają doskonałej wiedzy, ponieważ nie znają ostatecznego źródła Kryszny. The false ego, I am, and it is mine, which constitutes the basic principle of material existence, includes 10 sense organs for material activities. Intelligence refers to the total material creation called the Mahatattva. Therefore, from the 8 separated energies of the Lord are manifest the 24 elements of the material world, which are the subject matter of Sankhya atheistic philosophy. They are original offshoots from Krishna's energy and are separated from him. But atheistic Shyanka philosophers, the poor fund of knowledge, do not know Krishna as the cause of all causes. The subject matter for discussion in the Sankhya philosophy is only the manifestation of the external energy of Krishna as is described in the Bhagavad Gita. Fałszywe ego, ja jestem i to jest moje, które tworzą podstawową zasadę egzystencji materialnej, obejmuje 10 narządów zmysłów przeznaczonych do spełniania czynności materialnych. Inteligencja odnosi się do całego przejawienia materialnego, nazwanego Mahatattva. Z 8 oddzielonych energii Pana manifestują się 24 elementy materialnego świata, które są podstawą ateistycznej filozofii Sankhya. Elementy te są oryginalnie pochodnymi energiami Kryszny i są one oddzielone od Niego. Ale ateistyczni filozofowie Sankhya, posiadający mały dosyć wiedzy, nie wiedzą, iż Kryszna jest przyczyną wszystkich przyczyn. Podstawowym przedmiotem dyskusji filozofii Sankhya jest jedynie manifestacja zewnętrznej energii Kryszny, jak jest to opisane w Bhagavad Gita. Okay, any questions? Czy są jakieś pytania? Read the verse again. Jeszcze raz werset. Ziemia, woda, ogień, powietrze, eter, umysł, inteligencja i fałszywe ego, wszystkie w liczbie 8, są moimi oddzielonymi energiami materialnymi. Therefore, suicide gives us a bad result. Z tego powodu samobójstwo przynosi nam zły rezultat. Because we're giving up the material body, then the subtle body has no place to go because we've disqualified ourselves from getting a gross body. Dlatego, że pozbawiamy się ciała fizycznego, wtedy ciało subtelne nie ma gdzie się udać. Nie może działać bez ciała fizycznego. So then we become like a ghost. Stajemy się wtedy duchem. We have mind, intelligence, ego, but we can't enjoy because we don't have a ghost body. Mamy umysł, inteligencję i ego, ale nie możemy się cieszyć bez fizycznego ciała. So therefore, they're considered bad elements and they can haunt us. They come into the gross body, maybe when we're sleeping with our mouth open. I dlatego duchy są uważane za zły element. Mogą nas nawiedzić, na przykład kiedy śpimy z otwartymi ustami. Then we say that person is ghostly haunted. I wtedy mówimy, że tamten człowiek jest nawiedzony. So we don't want to be a ghost. Więc nie chcemy stać się duchem. And suicide is a sin also. Poza tym samobójstwo jest grzechem. Because it's not our body that we can destroy. Ponieważ to nie jest nasze ciało, nie mamy prawa go niszczyć. Here Krishna is saying this is his energy. Tutaj Krishna mówi, że to jest jego energia. So we don't have a right to take it, to destroy it. Nie mamy prawa tego zabierać i niszczyć. Sometimes that question comes up, what about suicide? Czasami pojawia się to pytanie, co z samobójstwem? But we should be clear that no, it's not good. Powinniśmy mieć jasność, że to nie jest dobre. Anyone else? Czy ktoś jeszcze?
Could it be, obviously, it's, could be tempting for somebody who lives in Maya and in the material world, but in a way that somebody, for example, is honestly missing for somebody. That could be somebody who lives, and for example, he chooses to, or she to do something like that. I have that kind of experience with my roommate, and that was their drive to do that. They committed suicide. Almost. But yeah. Okay. Of course. Exist with somebody else. No. Że dla wielu osób może być kluczowe to, w samobójstwie na przykład, żeby spędzić w jakiś sposób czas i być obecnym obok osoby, obok której się nie może przebywać, ponieważ nie jest to możliwe z jakichś czasów. I don't know if I understand the question properly, but the answer is that there may be so many reasons why one may commit suicide, but none of them are to please Krishna. Nie wiem, czy do końca rozumiem pytanie, ale postaram się odpowiedzieć, że może być tak wiele powodów, dla których ktoś może pragnąć popełnić samobójstwo, ale żaden z tych powodów nie ma na celu zadowolenia Krishna. If we act in a way that's not pleasing to Krishna, then our result is not going to be good. Jeśli będziemy działać w sposób, który jest niezadowalający dla Krishna, to rezultaty tego będą złe. This we can see in an example of Lord Chaitanya with Sanat Goswami. Możemy to zobaczyć na przykładzie Pana Chaitanya i Sanatany Goswamiego. Sanat Goswami had a disease that his body was full of pus. Pan Sanatana Goswami miał chorobę, w wyniku której z jego całego ciała wypływał śluz. But still Lord Chaitanya used to embrace him and get the liquid on his own body. I mimo to Pan Chaitanya zwykł go obejmować i z tego powodu ten śluz był na jego ciele. So he felt so bad about that he was thinking, I'll throw myself under the Rathiyatra car, which was about to take place, the Rathiyatra. I Sanatana Goswami czuł się z tego powodu bardzo źle i myślał, że rzuci się pod koła wozu Rathiyatry, która niedługo miała przejeżdżać. But Lord Chaitanya has the super soul. Understood it, that this was his desire, and he immediately went to him and chastised him. Ale Pan Chaitanya zrozumiał, że on o tym myśli i będąc duszą najwyższą w jego sercu, udał się do niego i natychmiast go skarcił. That you've given your body to me, I have use for your body, so how can you destroy it? I powiedział, że oddałeś mi swoje ciało, a ja mam plany w związku z tym ciałem. I jak możesz teraz to niszczyć? The Lord was planning to use Sanat Goswami to write so many wonderful literatures. Pan miał plan, żeby użyć Sanatana Goswamiego do napisania tak wielu wspaniałych książek. So he was displeased with Sanat Goswami. I dlatego był niezadowolony z Sanatana Goswamiego. But the only point I'm making is whatever reason someone may have. Więc to, co ja chcę podkreślić, że bez względu na to, jaki kto nie miałby powody, but it's something mundane. Są to przyziemne rzeczy. And we should come above the mundane sentiment. I powinniśmy wznieść się ponad przyziemne sentymenty. But in the material world, everyone has this material sentiment. Ale w materialnym świecie wszyscy mają te przyziemne sentymenty. Therefore, they may think that we're fanatics. I dlatego mogą sobie myśleć, że jesteśmy fanatykami. Like who was it? We went to your store. Dentist office. Tak jak byliśmy w klinice dentystycznej. She was saying that when she heard this Hare Krishna, she didn't want because the Hare Krishna for her was a cult. I Maharaj Jelena mówiła, że jak usłyszała o Hare Krishna, to nie chciała przyjść, bo dla niej to była sekta. People think we're crazy. Ludzie myślą, że jesteśmy szaleni. In early days in New York, when we were just going out first time. Like I was there in 1968, and we did Harinam in the streets. W Nowym Jorku, jak wychodziliśmy na ulicę, robiliśmy Harinamy, tak jak ja tam byłem w 1968 roku. But people had never seen us before. Ludzie nigdy wcześniej nas nie widzieli. And they would stop and look, and a lot of people would go like this. Zat-
zatrzymywali się, patrzyli na nas i wielu z nich reagowało w ten sposób. Jesteście szaleni. Oni tak myśleli, jesteście szaleni. What are you doing out there? Wearing bed sheets? Co wy robicie w tych prześcieradłach? Paint on your face? Z farbą na nosie. Jumping around like mad people. Skacząc jak szaleńcy. So when this was told to Śrīla Prabhupāda. I zostało to przekazane Śrīla Prabhupādzie. So he actually wrote a little essay. Śrīla Prabhupāda napisał taki mały opracowanie. Still may be available. Jest ciągle dostępne. It's called Who is Crazy? Zatytułowane Kto tu jest szalony? Śrīla Prabhupāda wykazuje na to, że to oni są szaleni. Because they're taking this body as themselves. Dlatego, że przyjmują to ciało za samych siebie. It's like if you go to insane asylum and somebody thinks he's Napoleon, then you know that he's crazy. Tak jak jeśli udasz się do szpitala psychiatrycznego i znajdziesz tam osobę, która jest przekonana, że jest Napoleonem, możesz wiedzieć, że jest szalony. Because he has wrong identity. Bo ma błędną tożsamość. But everyone's crazy because they have the wrong identity. Więc wszyscy są szaleni, bo mają błędną tożsamość. They think I'm Polish, Russian, American. Myślę, że jestem Polakiem, Amerykaninem, Rosjaninem, mężczyzną, kobietą, jestem stary czy młody. Therefore, first teaching of Bhagavad Gita, you're not this body. Dlatego to są pierwsze nauki Bhagavad Gita. Nie jesteś tym ciałem. It's the beginning of knowledge. To jest początek wiedzy. Czy ktoś jeszcze? When we come to the Mayapur, how to relieve our relationship with Lord Chaitanya, how to feel his presence, and how to get a firm faith in his mission. That's the nice thing about Lord Chaitanya Mahaprabhu. Jak przyjeżdżamy do Mayapur, to jak możemy rozwinąć swój związek z Panem Chaitanią, uczuć jego obecność i rozwinąć wiarę w jego misję. We don't have to think what is our rasa with Lord Chaitanya. To jest niezwykłą rzeczą w związku z Panem Chaitanią, że nie musimy zastanawiać się nad tym, jaka rasa łączy nas z Panem Chaitanią. We go to Vrindavan, we may think, oh, am I a gopi, am I a cowherd boy, am I a peacock? Jak jedziemy do Vrindavanu, że ktoś sobie myśleć, o, czy jestem pastuszkiem, a może pasterką, a może pawiem. What? In the relationship with Lord Chaitanya, we're all servants. Ale w związku z Panem Chaitanią wszyscy jesteśmy sługami. So you should think I'm the servant of Lord Chaitanya. Powinieneś myśleć, że jestem sługą Pana Chaitanyi. Under the guidance of Śrīla Prabhupāda and his followers. Pod przewodnictwem Śrīla Prabhupāda i jego zwolenników. In that mood, you won't commit any offense. You're going there. Generally, Prabhupāda wants us to come there to get inspired to go back out on the field for preaching. I w ten sposób nie popełnisz obrazy. Generalnie Śrīla Prabhupāda chciał, żebyśmy tam jeździli po to, żeby zdobywać inspirację i wracać na pole misji nauczania. So we would go and then after 3 weeks or a month we come back to the preaching center and feel inspired for another year. Więc jedziemy tam na 3 miesiące czy na miesiąc i z inspiracją na kolejny rok wracamy do misji nauczania. So that's a good mentality. To jest właściwe nastawienie. Lord Chaitanya will appreciate. I Pan Chaitanya to doceni. That we're eager to broadcast his glories. Że chcemy szerzyć jego chwałę. That we want to assist his sanipati, his great empowered Shaktivesha avatar. Że chcemy pomagać jego sanipati bhakti, jego upełnomocnionemu wielbicielowi. So we go there humbly as a servant. To get inspired to assist Śrīla Prabhupāda. Idziemy tam pokornie jako słudzy, żeby zdobywać inspirację, żeby dalej asystować Śrīla Prabhupādzie. Then Lord Chaitanya will look favorably on. I wtedy Pan Chaitanya będzie patrzył na nas korzystnie. We're coming here to take something. We just want to become inspired so we can assist Śrīla Prabhupāda. Nie tak, że jedziemy tam, żeby coś wziąć, tylko żeby stać się bardziej zainspirowani, żeby dalej pomagać Śrīla Prabhupādzie. Then Lord Chaitanya will be happy to give us his mercy. Wtedy Pan Chaitanya z radością obdarzy nas swoją łaską. Czy ktoś jeszcze? Okay, we'll stop here. Skończymy. Bhagavad Gita ki. Jai. Prabhupada ki. Jai. Śrī Śrī Prabhupada ki. Jai.